Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa, dzisiaj w odcinku podsumowującym rok 2020. Tak jest, witajcie serdecznie, jestem Daniel. Ja jestem Dawid. A ja jestem Sylwia. Tak, i co się w tym roku działo? No rok nietypowy, rok z pandemią, kiedy wiadomo, mniej się dzieje niż w ubiegłych latach się działo. Wiele było trudno. Ale tak. Oczywiście Nowa Mowa i wydarzenia były i tak już od stycznia uruchomiliśmy właśnie serię After Nine, którą teraz właśnie oglądacie. Czyli nasze jakby największe wyzwanie tego roku, żeby codziennie dzielić się z wami wiedzą na temat nowej mowy, emocjonalnych bloków mowy SB, z różnych doświadczeń związanych z kursantów. Tak. I różne, i edukować w zakresie emocjonalnych blokad mowy, wyjaśniać, o co chodzi w treningach nowej mowy, na czym polegają. Tak, i to oczywiście realizujemy, jeszcze przez jakiś czas będziemy w tej serii się spotykali, ale również w tym roku udało nam się wystąpić w różnych radiach, rozgłośniach radiowych, między innymi w Radio Maryja w Toruniu, na żywo audycji w Radiu RMF, w Radiu Nowy Świat, ale również mieliśmy wykład dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak jest. I gdzie przed właśnie logopedami, pedagogami mogliśmy opowiedzieć, na czym polegają. I profesorami. Który nas zaprosił właśnie na ten wykład. Na czym polegają właśnie problemy bloków mowy. Tu możecie śledzić te screenshoty, czy zdjęcia z tych wszystkich wydarzeń. Ale także byliśmy w pytaniu na śniadanie, czyli w telewizji. Jak wiecie dobrze, na żywo również to jest codziennie i nam również udało tam się wystąpić, przedstawić, zaprezentować i byłem tam oczywiście z trenerem Dawidem, ja sam. No i oczywiście Sylwia była z nami również w tym wydarzeniu. I takie pierwsze twoje, prawda, wydarzenie. Tak, to było przecież pierwsze dla Sylwii. Na żywo. Na żywo. W takiej wielkiej telewizji, także. Jak to wspominasz? To gratulujemy. Ogólnie bardzo dobrze. Emocje ogromne. No były, nie? Ale mowa cały czas płynna. Były emocje, bo to są emocje, kiedy no i temat ważny dla nas, nieoczywisty i pytania niezbyt łatwe, a jednak Nowa Mowa dała radę, żeby tam spokojnie powiedzieć. Ale również w tym roku odbyły się ekspresy, czyli misje w miastach. Gdzie byliśmy, Sylwia, w tym roku? Tak, mimo nietypowej sytuacji udało nam się być w Sosnowcu, w Chorzowie, w Gliwicach i w Łaziskach, gdzie kursanci ćwiczyli swoją nową mowę. W rzeczywistych, w realnych warunkach, czyli mierzyli się właśnie z tym, żeby podejść do obcych osób, żeby zapytać, żeby wygłosić jakiś monolog na przykład w centralnym punkcie miasta, czasami nawet zaśpiewać coś i takie ekspresy możecie podziwiać, jak kursanci z nową mową działają w akcji. I, no i co jeszcze były? No były również gazety i to nietypowe, bo w Austrii. Tak, w Austrii nasz serdeczny kursant, którego tutaj pozdrawiamy, Piotrusia, Piotrek wystąpił, właśnie wziął udział w wywiadzie do gazety po raz pierwszy, do gazety austriackiej, czy austriacko-niemieckiej chyba, tak? Die Presse się nazywa i jest to też, jest oczywiście filmik nagrany z Piotrkiem jako wywiad, on sam to komentuje swoją mową i w ogóle mówi, jak załatwił, że dostał się do wywiadu, do takiego, no do tej prasy i udzielił wywiadu. I dokładnie opisał, jak mu się żyło ze starą mową, z SBS-em, jak teraz trenuje nową mowę, jak teraz mu się żyje, jak jego życie się zmieniło. Także no, też świetny tutaj jego ruch w tą stronę, żeby jeszcze bardziej i szerzej działać, bo było to pierwszy raz w gazecie w tym państwie. Tak, poza tym z okazji 22 października, czyli Dnia Świadomości jąkania, bo to się jeszcze tak nazywa niestety. Tak. Udzieliliśmy wywiadów do Radia RMF, do Radia Nowy Świat, do telewizji regionalnej TVP3. Również miałem okazję drugi raz być w telewizji we wrześniu. W tym roku, tak. To było też fajne, że dwa razy w ciągu roku mogliśmy edukować o nowej mowie i emocjach, na przykład u dzieci. Tak.
No i oczywiście niedawno nasz spot edukacyjny. Tak, spot jeszcze, który właśnie niedawno wyszedł. No i świetnie nagrany, profesjonalnie. Z lektorem. Przez Krystynę Czubówny. Zespół emocjonalnych bloków mowy. Emotional Speech Block Syndrome. Którą może znacie, jest to lektorka zawodowa. Zachęcamy do oglądania. Tłumaczy też wiele filmów i przyrodniczych, i różnych dokumentalnych. I też również przedstawiła problem takim fajnym, poważnym głosem. ESBS, czym jest Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy. Możecie też go zobaczyć. Tak, i to są właśnie te duże sukcesy nowej mowy w ciągu roku. Nie możemy też pominąć tych mniejszych sukcesów, jak na przykład setki nagrań przesłanych przez kursantów z dowodem na to, że nowa mowa jest używana w domu, przez telefon, w szkole, w pracy, nawet w szkole online, przy zakupach różnych, w sklepach, przychodniach, w różnych przeróżnych miejscach. To wszystko jest dalej codziennie przesyłane i są to najlepsze, najpiękniejsze dowody, że można mówić nową mową wszędzie, na różnych poziomach i podstawowych, i upłynnionych. I za to wszystkim kursantom dziękujemy, że jesteście tak wytrwali w nowej mowie i codziennie komunikujecie się, szukacie osób, z którymi możecie nawiązać te relacje i porozmawiać. I mam nadzieję, że w kolejnych latach również będziecie spełniali swoje kolejne marzenia i tego wam życzymy z okazji nowego roku, bo dokładnie. Dzisiaj ostatni dzień roku 2020 i no czego życzymy kursantom, ale również osobom z blokami mowy, Sylwia, tak od siebie? Przede wszystkim, żeby przyszły rok był jeszcze lepszy. I jeżeli jeszcze borykacie się z SBS-em i zastanawiacie się, co zrobić, to abyście w przyszłym roku podjęli walkę. I zapraszamy oczywiście na kurs nowej mowy. Oczywiście tak, także zaplanujcie to w swoich celach, że ten rok być może właśnie będzie dla was przełomowy, a lepiej jakby na pewno był przełomowy, żeby coś zmienić z mową, bo same zmiany się nie toczą, to wy zmieniacie swoje życie i swoją mowę, więc chcemy was tu widzieć w Mikołowie. Czego jeszcze życzymy kursantom lub osobom, które jeszcze walczą na co dzień z blokami mowy? Na pewno osobom, które mają jednak bloki, to życzymy, no, żeby jednak mimo tej sytuacji, która jest, że jest jednak ciężko, że jednak no, teraz jest trudno, żeby właśnie gdzieś jeszcze wyjść i jednak jakoś stwarzać możliwości też do treningu tak samodzielnie. No jest to trudne, naprawdę, bez pomocy jakichś specjalistów. No jest to męka. Więc mimo tego trudu wam życzę oczywiście, żeby wam się udawało w tych sytuacjach różnych jak najlepszą mowę uzyskiwać, jak najwięcej spokoju, płynności, aby udawało wam się. Wiemy, że jest to trudne, ale jednak trzeba walczyć. Więc także zapraszamy na treningi nowej mowy oczywiście. No ale kursantom też oczywiście mogę życzyć, aby kolejny rok był jeszcze bardziej ciekawy, skuteczny i efektywny. I nie tylko w mowie, bo to oczywiście już zapewne większość macie, ale także i w pracy, czy w szkole, jak ktoś się uczy, żeby tam też móc się nareszcie wykazać swoją inteligencją, bystrością, fajną mową, płynnością, bo myślę, że to jest największa wartość, jak już się ma nową mowę. Dlatego przyjmijcie życzenia noworoczne od całego naszego speech teamu dla was wszystkich i dla kursantów, i dla absolwentów, i użytkowników nowej mowy, i rodziców, którzy wspierają, żeby ten rok był dla was z jeszcze lepszą mową, a dla osób, które cierpią, jak najszybciej zmieniajcie, napiszcie sobie listę celów na przyszły rok, koniecznie zróbcie to dzisiaj, żeby od jutra, czyli 1 stycznia, zacząć te cele realizować. A być może tym pierwszym celem będzie obejrzenie kolejnego filmu na kanale Nowa Mowa. I na przykład Time to Speech, który też wypuści film z 1 stycznia. Tak będzie? Czyli kanał Sylwii. Oczywiście. Oczywiście, a my dziękujemy za w ogóle całą serię After Name, bo pomału już dobiega końca. Mamy nasz cel prawie osiągnięty, bo chcemy właśnie, aby odcinków
serii Afternoon było 365. Także czekajcie na ten ostatni. No i dziękujemy w ogóle, że byliście z nami cały czas podczas tych odcinków. Miało to na celu, żeby i edukować ludzi, właśnie osoby, które mają problem, i pedagogów, i w ogóle osób, które ciekawią się tym problemem, i także motywować osoby już z nową mową, aby działały dalej, aby jak najskuteczniej trenowały i aby mówiły cały czas spokojną, płynną mową. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. W nowym roku. Tak jest.